sam tym bardziej udowodnić sobie swoją czystość i potwierdzić, który z nich jest lepszy. Słusznie. A tam wyjeżdża się Robert, przeciwnika. Zwróćcie uwagę, jak pracuje tarczą, jak wykorzystuje moment i błyskawicznie zadaje trafienie i zdobywa punkt. O, teraz tak, nakrył się tarczą, nie trzyma dołem i zasłania się przed atakami przeciwnika. Troszkę zwolnili, no na początku naprawdę to tempo było szaleńcze. Teraz już nieco rozważniej, ale uważnie celują, cały czas skupieni, skoncentrowani, bo wiedzą, że posiadają naprawdę wysokie umiejętności. Zachęcać do nagradzania brawa. Brawa dla żorskiej publiczności, a szczególnie sektor narożny, który jest absolutnie bajeczny.